Bardzo ładne. To mi się napisała. Ma talent. Ma autyzm. Wiem. Wie pan? Wiem, ale z zaburzeniami lękowymi i zdolnościami plankowymi. Co? Jak? Zrobił pan śledztwo na mój temat? Widziałam, że jest pan z Agencji Bezpieczeństwa. Agencji Bezpieczeństwa? Albo z Mossadu. Jakiego Mossadu? Tego Mossadu. A, tego! Nie, nie, nie! Siły powietrzne? Cieplej. Siedzimy czy leżymy? Jakie zasady tu panują? To mój pierwszy raz i... U mnie zazwyczaj się siedzi, ale jeśli woli pan... A z kim pan rozmawiał na mój temat? Nie podoba mi pan. Prawdę mówiąc, tak. Dlaczego? Ma pani coś do ukrycia? Nie, ale wolałabym, aby moje życie prywatne zostało za drzwiami. Ma pani piękny dom, a ogród zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Dziękuję. No dobrze, zacznijmy od początku. Mam na imię Ella. Ella? Tak. A pan? Jestem tym, który jest. Oczywiście, ale ma pan pewnie jakieś na imię. B. Jeśli obawia się pan rozgłosu, nie ma się o co martwić. Mam wielu pacjentów i oni wiedzą, że ich sekrety pozostały w tym pokoju. Ale niech mi pani uwierzy. Imię naprawdę nie gra ważnej roli. Niech pani jakieś wymyśli, a ja będę na nie reagował. No dobrze. Wrócimy do tego. A więc, ile ma pan lat? 5555. Skończone. A wie pan, ja też się czasami tak czuję. A więc, jaki jest pański zawód? Czym się pan zajmuje? Mogę pani napisać artysta. Jest pan kimś znanym, dlatego by nie chciał się pan przedstawić. Dość znany. Przepraszam, zazwyczaj oglądam tylko Szreka. A więc, twórca, wykonawca? Jedno i drugie. A w jakiej dziedzinie? Malarstwo, pisarstwo, muzyka? We wszystkich naraz. A, multi. Tak, multi. Ciekawe. Bardzo. Przez telefon wydawał się pan dość zdruzgotany. Zechciałby mi pan powiedzieć, co pana do mnie sprowadza? Jeśli to dla pana trudne, możemy zacząć od czegoś prostszego. Na przykład, zechciałby mi pan coś powiedzieć o swoich rodzicach? Rodzicach? Tak, rodzicach. Czasami od tego najłatwiej zacząć. Na przykład, jakiego miał pan ojca? Nie miałem ojca. Umarł? Nie, nigdy nie istniał. A więc wychowała pana tylko matka? Nie, matki też nie miałem. Od jakiego wieku? Niepamiętnych czasów. Jest pan sierotą od urodzenia? Tak, jestem sierotą od urodzenia. A był pan kiedyś na terapii? Nie, to mój pierwszy raz. Zaoszczędziłoby to panu wiele cierpienia. Ale lepiej później niż wcale. Tak. Jest pani optymistką. Zawsze. Wiem. Co jeszcze pan o mnie wie? Wszystko. Wszystko? Tak, wszystko. Jakim prawem byłam śledzona? Proszę się uspokoić. Nikt pani nie śledził. Niezbyt dobrze się czuję z tym, co się tutaj dzieje. Myślę, że to już czas na pana. A więc wygania mnie pani. Po prostu nie wydaje mi się, że to się uda. Rozumie pan, fakt, że zrobił pan śledztwo na mój temat, źle wróży tej terapii. Lecz proszę poczekać. Potrzebuję tylko, żeby ktoś mnie wysłuchał, bo inaczej stanie się coś bardzo złego. Co ma pan na myśli? Coś złego? Naprawdę, coś bardzo złego. Okej, okay. Słucham, ale pod warunkiem, że powie mi pan tylko i wyłącznie prawdę. No dobrze, co chce pani wiedzieć? Na przykład, kim pan jest? Nie mogę powiedzieć. Może nie chce pan powiedzieć? Nie mogę! Niech pan spróbuje. Jestem Bogiem. Od jak dawno się pan tak czuje? Jak? Jak Bóg.
Ale ja się nie czuję jak Bóg. Bogu, dzięki po wszystkim. Zdawało mi się, że Pan powiedział... Że jestem Bogiem. Pan, rzeczywiście wydaje mi się, że jest Pan w wielkim niebezpieczeństwie. Nawet sobie Pani nie zdaje, wiem, wielkim. Ale przy całej mojej dobrej woli... No nie jestem w stanie Panu pomóc. Jestem psychologiem, nie psychiatrą, nie mogę Panu przepisać żadnych tablet. Niech Pani poczeka. Nie chcę żadnych tabletek. No ja też nie jestem zbytnią zwolenniczką tabletek, ale nie wykluczone, że w Pana przypadku mogłoby to coś zadziałać. Dam Panu numer do świetnego psychiatry. Nie, żadnych psychiatrów. Ale nie ma co się bać psychiatry. Powiedziałem, że oni naprawdę nie trzeba. Nie, ale psychiatra nie gryzie. Moment, ja to rozumiem, ja idę po numer, chwileczkę. Naprawdę, proszę się nie martwić, proszę Pana. Ja mam tak świetny numer, takiego świetnego Pana. Proszę ja Pani... Ja już wybieram numer. Ja Pani naprawdę... Dzień dobry, dzień dobry. Ene, due, like, fake, dziękuję. Wyrzuca mnie Pani tylko dlatego, że jestem odrobinę niekonwencjonalny, tak? A co z Twoją przysięgą psychologa? Nie ma czegoś takiego jak przysięga psychologa! Nie ma? Nie ma! Więc proszę natychmiast odejść! Chcę zrozumieć. Widzisz kogoś w potrzebie i wyrzucasz go tylko dlatego, że jest Bogiem, tak? Proszę Pana! Nie jest Pan Bogiem! Boga nie ma! Bóg nie istnieje! Może potrafi Pan zrobić jedną lub dwie magiczne rzeczy. Nawiasem mówiąc, nic, czego byśmy wcześniej nie widzieli w telewizji. Ale nie, nie jest Pan Bogiem. Proszę się rozejrzeć. Bardzo proszę. Naprawdę sądzi Pan, że jest Bóg? Wydaje mi się, że chyba jest. I znów błąd, proszę Pana. Jest coś niespójnego w Pana śledztwie. No proszę na mnie spojrzeć. Proszę. Jestem niewierząca! Nie obchodzę szabatu! Nie wierzę w Boga! Ach tak! No to powiedz mi, kochana, z kim rozmawiasz co noc od 38 lat? Słucham? Nie położysz się spać bez codziennych pretensji. Co to było wczoraj? A tak w kwestii deszczu. Nawet dzisiaj. Trochę ostatnio przynudzasz tym deszczem. Czytam Pan w myślach, tak? Nigdy nie zapomnę pierwszego razu. Miałaś wtedy 4 latka. Późno w nocy. Twoi rodzice myśleli, że śpisz. I rozmawiali o tobie. Ojciec wydarł się do matki. Durna jest, zdarza się. Był wściekły, bo nie chciałaś stanąć na krześle i zaśpiewać piosenki na święta. Pokażę. Wtedy powiedziałaś mi: już w ciebie nie wierzę, bo nie masz litości dla dzieci. I zabiłeś wszystkie niemowlęta w Egipcie tylko po to, żeby zdenerwować faraona. Naprawdę tylko tyle zapamiętałaś o opowieści wyprowadzenia Żydów z Egiptu? W takim razie biedne egipskie maryństwo. Proszę mi wybaczyć, ale nie wiem, co mówiłam w wieku 4 lat. Nie pamiętam tego. Poza tym,
Poza tym myślę, że wiele czteroletnich dziewczynek mówi takie rzeczy. A gdy miałaś 34 lat, jestem pewien, że pamiętasz swoje 34 urodziny. Odśwież dziwa... Nie! Nie! Więc wiesz, o czym mówię. Dość. Co to ma być? Ela. Więc przyznajesz, że ze mną rozmawiałaś, tak? Rozmawiałam z postacią wyobrażoną. Rzeczywistość i wyobraźnia czasami nas zwodzą, czyż nie? Nawet przez chwilę nie myślałam, że jest tam ktoś naprawdę. Ach tak! Ja czegoś nie rozumiem. Jak można tak bardzo złościć się na kogoś, kogo nie ma? Bo nawet przez sekundę nie myślałam, że jest tam ktoś naprawdę. Bo nie wierzyłaś, że mogę ci coś dać. Jak to ty mówiłaś, ilekroć złościłaś się na mnie? Albo nie ma Boga, albo nie chciałabym go spotkać w ciemnej uliczce. Nie mówiłam o ciemnej uliczce. Mówiłam, że nie chciałabym go poznać. Mówiłaś o ciemnej uliczce? Dość! Dość! Co to ma być? Ktoś mnie filmuje? Tak? Ja mam może nic. Przepraszam, ja mam halucynacje! To jest śmierć kliniczna i mam halucynacje? Jeśli tak, to ja bardzo przepraszam, ale ja nie mogę sobie pozwolić na śmierć teraz. Zapewniam cię, że nie umierasz i nie masz halucynacji. To ktoś mnie filmuje jednak, tak? Ktoś mnie filmuje? Ela! Ktoś mnie filmuje? Tak? Ktoś mnie filmuje? Ja widziałam! Halo! Stoś, co tu potrzeba być? Stucz na mnie! Nie mogę teraz! To ja! Nie! Tak! Boże mój! Oto jestem! Dobrze, dobrze. A więc... Kto zaprojektował ci ten kostium? Próbowałem podobnić się do tego zdjęcia. Widziałem, jak bardzo cię fascynuje. Ile razy objawiała się w zeszłym roku w Rankich? 9. Nie. To wszystko... To nie jest w żaden sposób... Jaki nie? Logiczne! Bo wszystko dookoła jest logiczne, tak? Gdzie nie spojrzysz, czysta logika. No nie. Ale co? Jesteście w stanie wierzyć w największe głupoty świata, a nie wierzyć w najbardziej oczywistą rzecz pod słońcem. Drżycie na widok czarnego kotka i wpadacie w panikę, gdy stłucza się lustro. A widziałaś kiedyś od środka swój układ pokarmowy? Jak myślicie, kto zaprojektował ten kręty i gruby tor, który zaczyna się w ustach, a wiesz, gdzie kończy? Próbowałaś kiedyś zmieścić 7,5 metra w brzuch o połowę mniejszy od pudelka po butach? Jak trzustka, która jest takiej wielkości, wie, kiedy wytworzyć enzymy, które rozkładają tłuszcze, które spożywacie w kurtowych ilościach? Jak myślicie, kto wymyślił dwunastnicę? Wie pan co? Ja chyba nie wierzę już w nic. Ale wierzysz, że twój syn pewnego dnia powie słowo mama, chociaż ma już tyle lat i nigdy nie powiedział żadnego słowa. I wszyscy specjaliści powiedzieli ci, że nie ma na to szans. Ty nie przestajesz wierzyć, że powie słowo mama, mamusia. Wierzysz, że twój mąż wróci do ciebie, chociaż ożenił się drugi raz i ma nowe, zdrowe dzieci, a ty wiesz, że nigdy nie będziesz miała zdrowych dzieci,
bo żaden mężczyzna o zdrowych zmysłach nawet nie zbliży się do łóżka kobiety z dzieckiem autystycznym. Tak. Tak. Racja. To okrucieństwo jest mi ewidentnie skądś znane. To ty! Tylko Bóg może być tak bardzo nieludzki! Ej. Przepraszam bardzo, uraziłem się. Nie, nie, skąd? Nie! Naprawdę, nie, nie ma sprawy, przyzwyczaiłam się. Więc czego ode mnie chcesz? Tego, czego chce każdy, kto tu przychodzi. Pomocy psychologicznej. Naprawdę myślisz, że mogłabym cię leczyć? Ja! A czemu? No widzisz, bo nie mam ukończonych żadnych specjalistycznych kursów leczenia boskich pacjentów. Zapewniam cię, że zawsze jestem pierwszy raz. Ale dlaczego przyszedłeś akurat do mnie? W okolicy nie brakuje psychologów. Zacznijmy od tego, że nie jesteś moją największą wielbicielką. Nie przepraszaj. Chcę, żebyś traktowała mnie tak, jak dotychczas. Dobrze, okej. Więc zacznijmy od tego, że nie miałeś matki. No i co? Na kogo zwalimy winę za wszystko, co zrobiłeś? Okej, rozumiem. Mam takie pytanko. Boisz się mnie? Nie boję się może trochę! Obiecuję, że nie spadnie ci włos z głowy. No tak, my wiemy, jak to jest z twoimi obietnicami. Nie. Przysięgam. Na kogo? Na kogo przysięgasz? No, na kogo? Okej. Okej, próbowałem. Przynajmniej nikt mi nie powie, że nie próbowałem. Nie będę cię dłużej męczyć. Przepraszam. Zaczekaj. Nie. Dziękuję ci. Przepraszam, że przyszedłem do twojego gabinetu. Nie chciałem cię urazić. Nie ma żadnej sprawy. Wychodzę bez problemu. Ale nie, to nie, ja już nie, to jest, ale nie, po prostu mam już dosyć twojego gadania. To ja przyszedłem się leczyć, a nie ty do mnie. I nie chcę słuchać, kurde, gadania jakiejś głupiej baby. Wychodzę. Siadaj! Przepraszam. To było niskie zagranie. No wiem, no ale podziałało, no to... To... O ilu sesjach myślałeś? O jednej. O jednej sesji? Nie ma czegoś takiego. Terapia to długi proces. Szybko się uczę. Ale nie można czegoś przeżyć, przyswoić i przepracować w ciągu 50 minut. Ja musiałem świat stworzyć w 7 dni. Taki lof! Jedna sesja! Jakie? Okej. Okay. Dobrze. To spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ja nic nie obiecuję. Nie ma za co. Więc co się stało? Opowiedz mi. To już? Teraz? No a kiedy? Przygotowanie? Nie? Nie. Opowiadaj. Nie, ale nie do tego stopnia. Nie, nie, nie.
przepraszam, już się uspokajam. Nie, spokojnie. Nie. Jesteś ani pierwszym, ani ostatnim, który tu Ja przepraszam już. Ale na prawdę nie. Dobrze, okej. No dobra. To... Co się stało? Chcę umrzeć. Umrzeć? Umrzeć. Jak to umrzeć? Normalnie, no umrzeć, no. Ty nie możesz umrzeć. Dlaczego nie mogę umrzeć? Bo ty nie żyjesz. Znaczy, wiesz, fizycznie ty jakby nie istniejesz. Znaczy istniejesz, ale tak jakby bardziej w umysłach ludzi, więc no... No... Jakby, no jakby ci to było... A, dobra. Więc tak, nawet jakby cała ludzkość wyginęła i zostałby tylko jeden człowiek, który wierzy, że istnieje Bóg. No to wychodzi na to, że jakbyś to... No wykrztuś to się... Żebyś umarł, musiałbyś zabić nas wszystkich, tak? Wszystkich, po kolei po prostu wszystkich... Wszystkich! Nie, a, czyli chcesz to zrobić, tak? Tak, tak, zrobię to! I wiesz co? I wiesz co? I tym razem będzie udoskonalony! Tym razem nikogo! Każdego zabiję! Każdego! Wszystko! Wszystko! Niczego nie będzie! I zobaczmy, będzie jeden sprawiedliwy! Jeden! No to będzie, że ty będziesz tym sprawiedliwym! Ty będziesz tym sprawiedliwym! I ciebie zabiję, utopię, spalę, nic! Nic nie będzie! Koniec! Diez! Finita la comedia! Aha! Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Czy ty wiesz, co ja mam na myśli? Masz na myśli totalne zniszczenie. Ja nie żartuję, Ella. Szukasz papierosa. Tak. Nie! Nie! Przecież rzuciłaś palenie 8 miesięcy. Nie, Palella, proszę, no! Tak, rzuciłam! Zostawia mnie w rzędzie niezłych kredynek przed tego twojego zbliżającego się końca świata! Nie ma nic. Dzięki Bogu! Słuchaj... A może jednak... udałoby ci się mnie przekonać? Mnie miałoby się udać ciebie przekonać! Jasne, a od kiedy to ty zmieniasz zdanie, jak już coś postanowisz? Nawet Abrahamowi nie udało się ciebie przekonać, jak próbował uratować Sodomę i był gotów poświęcić swoich własnych synów. A mnie miałoby się udać, no jasne, oczywiście. Przepraszam bardzo, ale Mojżeszowi udało się mnie przekonać. Już miałem zgładzić wszystkich po historii ze złotym dzieckiem i... Mojżesz, to chronię ci przed wstydem na skalę światową. Wybrali cały lud z Egiptu z efektami, jakimiś światłami, ofiarstymi dzwonami, co tam jeszcze sobie wymyśliłeś i tylko po to, żeby sekundę później wszystkich zgładzić na pustyni, no jakby to wyglądało? I wiesz co, i do dzisiaj żałuję, że go nie posłuchałem. To jakie ja mam szanse? No jesteś optymistką, no! No tak, ale ile mam czasu? 50 minut na to, żebym cię przekonała? No, 10 już marnowaliśmy. A no jasne, 40 minut na to, żebym uratowała cały świat. Nawet Bruce Willis miał więcej czasu! Siadaj! Bo zrobię bam ze światem! Powinnaś mnie teraz spytać, dlaczego chcę umrzeć? Tak, przepraszam, poczekaj. To nieprofesjonalne z mojej strony. Myślę o sobie. No może to dlatego, że nigdy wcześniej nie miałam okazji robić terapii komuś, kto zamierza mnie zabić, ale tak tylko zgaduję. Przecież wiesz, że to nic osobistego, Ella. Tak, jasne. Nic nie robisz z pobudek osobistych, oczywiście. Dobra, przepraszam. To się
duży. Okej. Co się stało? Mam już dosyć. Się do tym, jeśli daj innemu Bogu prowadzić interesy. No nic z tego nie będzie, no po prostu słuchać tylko własnej złości, już mam dosyć po prostu. Dobra, nie, no poczekaj. Nie poddawaj się złości, zaczniemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Dlaczego nie udaje mi się poczuć do ciebie empatii? Ja naprawdę czuję empatię do wszystkiego, co się rusza. Na studiach zajmowałam się najpodlejszymi więźniami i do nich czułam empatię, a do ciebie... No ja tak po prostu już. No, ale ja powinnam ci teraz współczuć. Ale nie współczujesz. Nie. Chcesz o tym porozmawiać? Tak. Nie, ty! Nie, no przecież to ja jestem na terapii. Ty jesteś u mnie na terapii, a nie u ciebie. No ale ja po prostu, no... No ja po prostu już tak mam, okej? Całymi dniami słuchasz tylko o problemach innych. No właśnie. Całymi dniami, bo już 365 dni razy 5790 lat i to wszystko razy miliard ludzi dziennie. No a kiedy zwracają się do mnie? Kiedy jest źle? Kiedy zdążę, czy ktoś w ogóle patrzy w moją stronę? No, sorry, chyba że jest tragicznie, no to nagle sobie o mnie przypominają, ale... To naturalne, kiedy pojawia się cierpienie. Słucham? Matko, nawet najbardziej obleśni mordercy przychodzą do sądu i co? I liczą na coś z Bożą pomocą? Kiedy napadałaś na staruszki, myślałaś o mnie? Kiedy heroinę sprzedawałaś dzieciom bez Bożej pomocy, prawda? A tak w ogóle to weź odwróć się księgę psalmów, bo chyba trzymasz ją do góry nogami. Boże, mózg mi się zlosował. Naprawdę, ja jestem Bogiem, ale ja mam tylko dwoje uszu. Dajesz się być mocno sterany tą całą pracą. Ale ładnie słów. Opisz, co czujesz. Nic. Co masz na myśli, mówiąc nic? Nie czuję nic. Nic mi się nie chce. Nie mam nadziei. Nie mam na nic ochoty. Na nic mi nie zależy. Gdyby ci nie zależało, nie przyszedłbyś tutaj. Od jak dawna się tak czujesz? No, nie wiem. Będzie jakieś 2,5 tysiąca lat, ale to tak plus minus, wiesz. Od 2,5 tysiąca lat masz depresję i dopiero teraz przychodzisz? No, myślałam, że czas leży rany. No to niezły kawał czasu. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie? Nie wiem. Na początku stworzyłem niebo i ziemię. Co było przedtem? Bez odpustkowie. Co jeszcze? Ciemność. Co jeszcze? No nie wiem, duch? Tak, to wiemy, ale co czułeś? Nie pamiętam, to było dawno. Spróbuj wrócić do tej chwili. Chodź. Nie, nie. Chcę mówić. Nie trzeba, serio. Ale ja nie chcę. Mam szkodę. Zamknij oczy. No na pewno. Zamknij oczy. Mamy bezład. Ciemność nad bezmiarem wód. Jak się z tym czujesz? Mówiłem, nie pamiętam. Nie czułeś samotności? Dlaczego samotności? Z kim grałeś w bezład i pustkowie? Serio, nie pamiętam, no to... Ja mam całkowite zaćmienie, jeśli chodzi o cały ten czas. Pomogę ci sobie przypomnieć. Pewnie nie jest zbyt miło być samą na świecie. Możliwe. W moim odczuciu to jak więzienie. Załóżmy. Bez matki, ojca... Dobra, bo... dobra! Chcesz usłyszeć, jak było? Było strasznie. Byłem sam przy stworzach, sam jak palec, rozumiesz? Było strasznie. I wtedy postanowiłeś stworzyć świat? Nie wiem, to była taka eksplozja natchnienia. W tydzień zobaczyłem tak całą historię, dzień po dniu. To było niesamowite. Jak się z tym czułeś? Do piątego dnia to była euforia, naprawdę. Mógłbyś spróbować odtworzyć to uczucie? Ogromna ekscytacja, taka egzaltacja, której nigdy nie czułem i pewnie już nigdy nie poczuję. W tydzień osiągnąłem szczyt, ale od tamtej pory nieustanny zjazd. Poczekaj, zostańmy jeszcze chwilę na szczycie. Pewnie bardzo cię wzruszył pierwszy słońca, pierwsze kwiaty, pierwsza biedronka.
Znaczy, wiesz, ja to nie lubię się przechwalać, nie? Wiesz? Oczywiście! Przechwalaj się! Komu masz się przechwalać, jeśli nie swojej terapeutce? Na serio? Dobra, słuchaj, to jest taka dobra. Wiesz, ile odcieni ma zieleń? Ile? No właśnie, nieskończoną ilość, więc to jest takie listę. Do opisania, wiesz, jakby... Kurczę, a zebra, żyrafa. Przepiękne! A księżyc? Puchaty. Tylko ładny? Nie no, jest rzekający. Ten pomysł, że jego światło jest w zasadzie odbiciem słońca, to dopiero sztuka. No właśnie, a kangur? Wspaniałe! Takie szoka to przebysk geniuszu. Właśnie, kurczę, tak w ostatniej chwili sobie siedzę i mówię, dlaczego by nie zrobić kieszonki dla malucha? No... Ale komary wzbudzają nieco mnie na jego entuzjazm. Co? Ale poczekaj, co? Jakby... Ej, nie grać z komarami, nie? Dobrze. One są naprawdę mega ciekawe, wiesz, bo jak one lecą, jest to... takie... Zostawmy ten uroczy gatunek zwany owadami w spokoju, dobrze? Powiedziałeś, że byłeś w euforii do 5 dnia. No. Stało się 6 dnia. Ale poczekaj, bo... Poczekaj, ty nie wiesz, co się stało 6 dnia? Stworzyłeś człowieka. No raczej. Czarny piątek. Serio pytasz? Matko, gorzej. Jak naprawdę. Ja naprawdę do tej pory sobie wyrywam włosy z głowy. Boże, czemu ja się nie zatrzymałem 5 dnia? Co za głupiec, imbecyl ze mnie. Ten świat był taki piękny bez was. Takie jedno wielkie, spokojne safari. Tak na marginesie. Nie żeby to było ważne, ale według naukowców między stworzeniem świata a człowieka minęło około 15 miliardów lat. Serio? Nie. Nie, naprawdę? Matko, jak my się dobrze bawimy, jak ten czas nam szybko leci? Skoro było tak dobrze, to po co stworzyłaś człowieka? To jest właśnie to pytanie za milion dolarów. A może powodem była jakaś potrzeba, jakieś strapienie? Boże, zdaje mnie, nie pamiętam. Spróbuj wrócić do tej chwili. Chwili przed samą decyzją, kiedy powiedziałeś, uczynimy człowieka na nasz obraz podobnego na. Jak się z tym czułeś? Nie pamiętam. Najwyraźniej nie byłem skupiony. Tyle. Nie byłeś skupiony, kiedy stworzyłeś człowieka? No proszę cię, a myślisz, że jakbym był skupiony, to zrobiłbym taką głupotę. A może wymigujesz się teraz? Jest. Od czego? Od tego, czego szukałeś. Szukam tego czegoś. Czego ci brakowało na tym twoim wielkim, zaczarowanym safari? Nie wiem, poczekaj. Kogoś takiego, kto... Zrozumiałby cię? Nie. Kogoś takiego, wiesz... No kurczę... Doceniał? Też nie. Nie, nie w tą stronę raczej. Kogoś takiego... Podziwiał? Nie. Absolutnie. Kogoś takiego... Kochałby cię? Nie. Kogoś takiego... Wiem. Kogoś takiego, kto podlewałby mi drzewa i dokarmiał zwierzęta. A! I doglądał wszystkiego, wiesz, taki ten... Robola! Jezu. Znowu nad sobą nie panujesz. Przepraszam. Robotników, przepraszam, oczywiście. Co? No przyjacielu, tego mi brakowało. Przyjacielu. No, kogoś z kim mógł wspólnie dorastać, wiesz? Dobrze, wspólnie dorastać. Stworzyłeś sobie przyjaciela. No, przyjaciela, tak. Dlaczego tak mówisz? No, proszę cię, zobacz. Teraz mam 7,5 miliarda przyjaciół. I nigdy nie czułem się bardziej samotnie. Jakby serio, kiedy wiecie, mówiłem, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, to nie chodziło mi, żebyście tylko to robili, nie? Słyszę rozczarowanie tym przyjacielem. Ja? Rozczarowanie? No proszę cię. Nie. Dlaczego? No nie wiem. Może dlatego, że dałem wam cały świat na srebrnej tacy, a wy od tamtej pory zajmujecie się tylko i wyłącznie jego niszczeniem. Morza i oceany zalaliście ropą naftową, a kosmos i niebo pokryliście satelitami. Teraz jak coś się błyśnie, to nie wiesz, czy wypowiedzieć życzenie, czy iść do najbliższego schronu. Zostały wam dwie samice do sojusza białego. Ja nie wiem, co wy z nimi robicie, ale naprawdę to jest niepokojące. I dlatego chcesz zrobić potop? A
A wiesz, jak to jest patrzeć na największe dzieło twojego życia, które jest zniszczane? I to za sprawą kogo? Twojego najlepszego przyjaciela? Wiesz, kogo mi teraz przypominasz? No, moją matkę. O. Gdy to mogła, zgładziłaby wszystko, co mi potrafiło sprostać jej oczekiwaniom, czyli mniej więcej cały świat. Czyli to ten moment relacji, kiedy porównujesz mi swoją matkę. Czego oczekiwałaś od tego przyjaciela, poza tym, że ma być dobrym obrońcą? Tego, czego oczekuje się od najlepszego przyjaciela, na przykład. Że będzie dalej. Czego jeszcze? Że będzie słuchał. Czego jeszcze? Że będzie robić, co mu się podoba, że się ucieszy, gdy o mnie pomyśli, że będzie mi ufał, że przyjdzie zawsze, kiedy go zawołam. Trochę jak mój pies. Wspaniale! Najpierw matka, teraz pies. O, przepraszam, ja tylko staram się dokładnie zrozumieć, jakie były twoje prawdziwe oczekiwania. Może czego szukałeś? Czego szukałem? Nie wiem, ty mi powiedz. Ja mam czas. Nie jesteś tych psychologów, którzy milczą godzinę i biorą dwie słuchy. Cztery. Cztery ze psychologii nie wadzą złamanego grosza? Dlaczego ci tak trudno do tego przyznać? Do czego przyznać? Do tego, czego szukałeś. Zaczyna się na M, a kończy na miłość. Miłość? No naprawdę, to takie banalne. Nie mogłaś wpaść coś bardziej oryginalniejszego? Wydaje ci się, że jestem tak nędzną istotą jak wy, że całe moje istnienie zależy od takiej chimery jak miłość? Mam wrażenie, że tak. Więc się mylisz. Mam wrażenie, że nie. Za to bierzesz 400 zł. Tak, nieważne kto i z jakim problemem do mnie przychodzi, i tak na koniec wszyscy chcą miłości. To żałosne. Ale takie są fakty. Nie odczuwam takich potrzeb. Dzięki Bogu. Wiesz co, mam wrażenie, że potrzebujesz tego znacznie bardziej niż mnie. I też dostajesz więcej opinii. To co jest tak? Miłość. Nie czujesz tego? Zobacz, co się dzieje w kościołach, synagogach, na czatach. Ludzie się kłócą o ciebie, modlą się do ciebie, są gotowi za ciebie umrzeć. Nigdy nie byłeś równie popularny jak teraz. Oni mnie nie kochają. Zakochani są w Jezusie, szaleją za Mahometem. Zamieniają się dość każdą głupotę, która płynie z ust ich kapłanów. Każdy mówi o mnie coś innego, aż w końcu sam nie wiem już kim jestem. I jakoś zawsze się to kończy dużą albo małą wojną. Na moją cześć oczywiście. I gdy co robią, to mordują ludzi! Wróćmy jeszcze do chwili stworzenia człowieka. Co poszło nie tak? A to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Chcesz wiedzieć, co poszło nie tak? Wszystko! Wszystko poszło nie tak. Ale głównie to od samego początku grymasił. Grymasił? No słuchaj, tylko zmienił niebo, świat, drzewa, ptaki, wodospady. Wszystko dostaje ode mnie dla siebie. A on ponury! Jak myślisz, dlaczego? W końcu zrozumiałam dlaczego. No dlaczego? Kobietę! Więc w ogóle nie zamierzałeś stworzyć kobiety? Zwariowałaś, on sam by mi wystarczył. Ale czułeś, że ty byś mi wystarczył. No więc stworzyłam mu tę kobietę dokładnie tak, jak sobie tego życzył. Bardzo to wspaniałą myśl z twojej strony. Nie przestawał nudzić w kwestii piersi. Więc załatwiłaś mu piersi. I jak dwoje koźle. Byliśmy w gazeli. Rozumiem. Nagle zrobił się z niego poeta. Jaka wielka jest miłość ma! Siostro ma oblubienica, gdyż lepsza jest miłość twa od wina. Nektarem ociekają wargi twe. Siostro ma oblubienico, miód i mleko pod twoim językiem! Rymsko. Co poczułeś, gdy ją zobaczył i zaczął ją wielbić? Po prostu nie rozumiał. Ale czego nie rozumiałeś? Co ona ma takiego, czego nie mam ja? Poczułeś zazdrość? Na źle w ogóle przestąpić, dla mnie czas. Grali w jakieś głupie gry. A kuku, gdzie jesteś? Szukaj mnie! Aha, czyli wysłałeś węża, żeby zmierzył pułapkę. Nie wysłałem. Sam przypostał. Pozwoliłeś toczyć się sprawą własnym jabłkiem. Minuta wystarczyła, by ją skusić i zjadła jabłko. A ty myślałeś, że ona się wścieknie, czy co? Ten dureń nawet z nią nie dyskutował. Zeszła jabłko i wyboga nie było. Rozumiesz? Powietrze! To dlatego nienawidzisz kobiet? Oho! Ja nienawidzę kobiet? Ja nienawidzę kobiet? Ja? Skąd ci to przyszło do głowy? No uważaj, jak ją ukarałeś. Co się takiego stało? Powiedziałam, w bólu będziesz rodziła dzieci. A i tak macie te swoje znieczulenia zewnętrzno-płynowe. Nie mówię o rodzeniu w bólu dzieci, tylko o tym, że pozwoliłeś temu idiocie, jak sam go zaznaczyłeś, zapanować nad nią. Zapanować? Dobre. Jakby ktokolwiek mógł panować nad wami.
pamiętasz moment, jak się okryli listkami w kolejnym? Jakby to było wczoraj. Co wtedy poczułeś? Myślałam, że niedowidzę. Zdenerwowało cię to? Zagotowało się we mnie, wrzeszczałam. Człowieku, gdzie żeś ty? Nie uwierzysz, jak był przerażony, teraz sikam się liście. Zdenerwowało cię to? No. Trochę. Właściwie to w tym przerażeniu, w tym krzyku widzę twoje przerażenie. Aha, moje przerażenie. Strach, że go utraciłeś. Jaki strach? Kto tu się boi? Kim on jest? Ten nikt! To zero wystarczy, że zrobię ło! A możliwe, że to zero, ten nikt, to jedyny przyjaciel, jakiego miałeś i to naprawdę, że bałeś się go utracić. Naprawdę sądzisz, że mógłbym go utracić? Być może... Nie, czekaj. Wiem, co chcesz powiedzieć. Od razu ci powiem, że się mylisz. Największy strach to będzie przed porzuceniem. Dobra, to już zaczyna się robić. Śmieszne. Może rzeczywiście nie masz kompetencji, aby zajmować się kimś pozbawionego ludzkiego kompleksu niższości? Jakby weterynarz miał szczekać bypass. Weźmy 10 przykazań, Zgoda. Twoje 10 przykazań. Jak jest pierwsze i ważniejsze? Nie zabijaj, nie kradnij, broń Boże. Pierwsze przykazanie to nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. No i? No więc jeśli to nie jest lepszy porzucenie, no to ja nie jestem psychologiem. Przypomnij to za to. Bierzesz te 400? Widzę, że bardzo cię to martwi. I nie mamy zmniejszenia dla celebrytów. A mogę powiedzieć, że tu byłeś? Jasne, jasne. Tylko mogłam cię zamknąć w miejscu z panią wariatkową, ale wiesz, to jest psychologiem. No więc nie ma zmniejszenia. To jest ten nasz cały problem. Skąpstwo. Jednego dnia dolar idzie w górę, dolar idzie w dół. A kim on jest? Co on takiego zrobił dla dobra ludzkości, że tak go wszyscy kochasz? Dlaczego mam wrażenie, że cały czas coś ze mną ukrywasz? Za każdym razem, kiedy możemy dotknąć czegoś prawdziwego, ty uciekasz. Co to jest? Co starasz się ukryć? A może zrobiłeś coś, co... Zostaw! Dobrze! Dobrze. Powiedz, czego właściwie oczekujesz w tej terapii? Znowu oczekujesz? No, myślę, że czegoś oczekujesz pewnie. Decyzja, żeby tu przyjść, nie była dla ciebie łatwa, więc czegoś spodziewałeś. Szczerze? Szczególnego. Wiem, że psychologia to teraz wasz nowy bóg, ale ja w to po prostu nie wierzę. Bierzecie pierwszą, lepszą teorię i wciskacie ją ofierze na siłę. Nieważne, co ma na ten temat do powiedzenia. Ciekawe, że użyłeś słowa ofiara. A świecisz mnie, co w tym takiego ciekawego? Postrzegasz siebie jako ofiarę? Widzisz, to jest twój problem. Czepiasz się każdego najmniejszego słówka, które przypadkiem się wytknie z ust. Nic się nie dzieje przypadkiem. Kto to powiedział, jego wysokość Freud? On również. No to powiedz, muszek ci opowiedział, że czasem zdarzają się przypadki. Jo? Co? Powiedziałeś jo, nie powiedział. Powiedziałem, powiedz, że Bóg powiedział. Powiedziałem powiedziałeś Bóg. Powiedziałem Bóg. Powiedziałem Bóg! Słyszałam Jo! Trudno! Chciałem, żeby wyszło Bóg. Powiedziałem jo. Trudno. Po co się czepiasz? Jak myślisz? Nie wiem, przejęzyczyłem się. Chciałem powiedzieć Bóg. Wyszło Hiob. Chcesz o nim porozmawiać? Nie chcę! Dobrze, dobrze. Ty pierwszy przyjaciel, którego dla siebie stworzyłeś. Możesz na chwilę zamienić się z tym teatrem? Po co? Co to ma być, teatr? Tak, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Spróbuj wyjść w skórę swojego nowego przyjaciela 5 minut po tym, jak się urodzi. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego cały czas wracamy do przeszłości. Mamy bardzo mało czasu, a ja mam bogatą przeszłość. Wyobraź sobie, że jesteś Adamem. W połowie rozdziału po twoim urodzeniu. Och, Ewa, jak cudownie! Chodź, poglądamy hipokrata. Chwilę później jesteś po tym pionek i talerze. Jeden z twoich synów jest martwy, a drugi z jego mordercy. No? Wspaniały początek zgotowałeś swojemu przyjacielowi. Zebrał to, co sam sobie zachciał. Jak myślisz, jak on się wtedy robił? Kto? Człowiek. W chwili wygnania. Wyobraź to sobie. Urodził się zaledwie kilka wersów wcześniej. Nagłe krzyki, zamieszanie. Człowieku, gdzieś ty jesteś? Tym twoim przejmującym głosem. Akurat głos ma w porządku. I te klątwy. Po dni wszystkie życia swego, w pocie oblicza swego będziesz jadł chleb. Klasyka. Nie uważasz, że to było trochę przerażające? Dodaj do tego
wicher i kilka piorunów. Czy była choć jedna chwila w całym tym wydarzeniu, kiedy odczuwałeś względem do niego współczucie? Coś takiego, co odczuwamy, gdy coś innego cierpi. Nie już mnie sobie współczucie, dobrze? Przypominam ci, że to ja jestem Bogiem pełnym miłosierdzia. Bogiem użalania się nad sobą. Słucham? Mówię, że wszystko, co do tej pory słyszałam, to użalanie się nad samym sobą. Słyszałaś, czy może z góry założyłaś? Pytam się, czy była choć jedna chwila, kiedy ulitowałeś... To był taki moment. To było już pod koniec, po tych wszystkich krzykach, wrzaskach, przykleństwach. Oni stali tam dwoje, tacy mali, nadzy, znaczy z listkami figowymi, ale one tak na pewno zasłaniały. I wtedy coś poczułam. Poczułam, że muszę coś dla nich zrobić. Co zrobiłeś? Uszłam im odzienie ze skóry. Co, proszę? Własnoręcznie, jest to udokumentowane, możesz sobie sprawdzić. Odzienie ze skóry? Jak na pierwszy raz wyszło mi całkiem nieźle, znaczy no, przyznaję, rękawy nieco przydługie, ale wiesz... I uważasz, że to było wystarczające za to, że uczynienie za to, jak ich ukarałeś? Odzienie ze skór! Jak spałeś tam tej nocy? Jak dziecko. Aha, a jak Kain zabiła brata, to też spałeś jak dziecko? I nawet nie tknęła ci oka. A dlaczego miałaby? No nie, no może pomyślałeś, że ty ich nie zaskuciłeś? Nie skuciłem. Baranek Abla był smaczniejszy. Obydwaj bracia przynieśli ci ofiarę. Każdy według swojej profesji. A ty wolałeś jednego brata od drugiego. A co mi przyniósł Kain? Warzywa. Przepraszam, ja jestem kozą, czy co? Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze ta twoja ciągła potrzeba poróżniania braci? To dlatego, że jesteś jedynakiem? Zazdrościsz się takiej wieści? Jakub i Ezaf, Józef i jego bracia. Wszystko zaczęło się od tego, że pozwoliłeś Kainowi zabić Abla. Nonsens! Ostrzegałem! Ostrzegałeś go? Pamiętasz, co mu wtedy powiedziałeś? O, przepraszam, nie mogę pamiętać każdego słowa, które wypowiedziałem 5000 lat temu. Ja pamiętam, bo kiedyś spóźniłam się na was i musiałam nauczyć się tego rozdziału na pamięć. Przeklinałam cię całą noc. O, to akurat bardzo dobrze pamiętam. Posłuchaj, co powiedziałeś Kainowi. Wszak oblicze twoje byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię. Ty masz na tym hamulać. No. Co to za pstury? Widzicie ze słowa. 3000 lat najwięksi komentatorzy łamali sobie głowy. Próbowali, żeby zinterpretować ten wers. A ty oczekujesz od Kaina, pierwszego dziecka na ziemi, żeby to zrozumiał? A co tu jest niezrozumiałe? Jest tak bardzo zrozumiałe, że sekundę później wstaje i zabija swojego brata. A co miałem mu powiedzieć, że zabijanie Abla nie jest cool? No nie wiem. Może nie podnoś ręki na Abla. Wystarczająco literackie? A gdybyś czynił dobrze? A jeśli nie będziesz czynił dobrze? Jaka wielka szkoda, że ty nie dopisałaś. Rzeczywiście wielka szkoda. Coś ciebie zapsychało. Coś ciebie zamógł. Wiesz co? Od pierwszej chwili zadręczasz. Nie robisz wszystko na odwrót. Naprawdę, nie powinnaś dać mi wsparcia. Powiedz, jaki to jestem cudowny, niesamowity, wszechmogący, pełny miłosierdzia. Nie wiem, usprawiedliwić każdy, nawet mój najgorszy czyn, nie wiem, no trudnym dzieciństwem, w każdym. Za zmarkanym pacjencie znajdujesz coś dobrego, tylko we mnie, naprawdę we mnie nie ma ani jednej dobrej rzeczy. Jesteś piękny, artysta. Dziękuję. Chcesz wiedzieć, co o tobie myślę? Nie. Co? Myślę, że masz problem. Poważny problem. Nie na jednym czynie. Aha, czyli to jest pani diagnoza, pani psycholog, że mam problem. Masz problem z przemocą. Przyzwyczaiłeś się rozwiązać wszystko ręką mocną i wyciągniętą na niego. Nie chcę, żeby cię kochali. Chcę, żeby się ciebie bali. Zapalczywość twojego gniewu, twojego zagniewania. To zupełnie jak... Jak co? Bijący mąż. Bijący mąż? Tylko się wściekasz, krzyczysz i surowo karzesz. A chwilę potem masz wyrzuty sumienia. To ładne zachowanie brutalnego męża. Jest pan niebezpieczny do otoczenia, proszę pana. To jest najgłupsze, co słyszałem w całym swoim życiu. A moje życie jest bardzo, bardzo, bardzo długie. I robisz to wszystkim, których kochasz. A w szczególności tym, których kochasz najbardziej. Że tu najbardziej kochasz, prawda? Naród wybrany. Ale mamy super. Jakie to romantyczne. Zobaczmy, co mamy z tej twojej całej miłości. 400 lat niewolnictwa. 40 lat na pustyni bez normalnej łazienki. A potem krótka chwila szczęścia, dopóki znowu się nie wściekłeś i wysłałeś nas na 2000 lat wygnania do nadzwyczajnie miłych miejsc, gdzie byliśmy rozpieszczami pogromami i wizytami drgami. To nie jest taka sobie zwykła miłość! To przymierze! Przymierze! A gdzie nawet swoim synom kawał członka na ciebie, co dostajemy w zamian? W dupę dostajemy! Liczcie ze słowami!
mówisz. Aha, pani bajeczniku, to jest pan zdrukiwany, a my nie możemy cię zrozumieć. Ale wy naprawdę nie możecie mnie zrozumieć. A jak się wiesz, nie macie go raz. Nie miałeś żadnego planu. Ja całą tą wielką przygodę rozpocząłeś bez jakiegokolwiek planu. Zawsze miałem plan. Jaki plan? Cały czas jesteś zaskakiwany, to nazwasz planem, najpierw robisz, potem nawet nie myślisz. Licz się ze słowami. Zdejmij z nóg sandały swoje, gdyż ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą! Boże mój, kiedy ty dorośniesz? Nie będziesz się do mnie zwać, słyszysz? Bo co mi zrobisz? Zamienisz mnie w słup soli? Chcesz mi wolnić siarkę? Co masz w swoim repertuarze? Strzegam cię, nie prowokuj mnie! Bo co? Nie boję się, przyznasz? Nie boję się, przyznam. Jak dla mnie, możesz mnie zabić w tej chwili! Śmiało! Nie dosyć! Udało ci się zapanować nad gniewem. Nie czuj się z tym źle, to co dobrze. Jesteś bohaterem. Wiesz, co zrobiłby Freud w takim wypadku? Wyjąłby cygara z kredensu, podał pacjentowi i razem się wydobali na sukces. Niestety ja nie mam cygara, ty nie wyglądasz na inkubatora, ale mam czekoladę. Jakoś kiedyś czekoladę? Co? Nie zamykaj się. Rozmawiaj ze mną, popatrz na mnie. Stała się wspaniała rzecz. Mogłeś mnie zabić i tego nie zrobiłeś. Nauczyłeś się powstrzymywać. I nie powstrzymałem się. Oczywiście, że się powstrzymałeś. Byłeś wściekły. Tak? Byłem. I chciałeś mnie zabić. Chciałem. Więc dlaczego tego nie zrobiłeś? Nie mogę. Co znaczy nie mogę? Nie mogę. Nie mogę. Nie rozumiem. Przecież ty możesz wszystko. Jesteś wszechmogący. Król królów. Masz moce, które... Nie mam żadnych mocy. No jasno, że masz. Nie mam. Nic. Nie mogę niczego zrobić. Nie rozumiem. Wyprowadziłeś synów Izraela z Egiptu, rozdzieliłeś Morze Czerwone ze swoje 10 przykazań i nie możesz niczego zrobić. To właśnie próbuję ci powiedzieć. Jak to jest w ogóle możliwe? Straciłem swoje moce. Co znaczy straciłeś? To znaczy, że już ich nie ma. Nic. Nie mogę zrobić niczego. Ale kiedy przyszedłeś, to... Błagam cię, to wszystko to był plan. Zostało mi jeszcze parę prostych sztuczek, które potrafi zrobić każdy początkujący magik. Czyli ta cała sprawa z potopem. O potem? Proszę cię, ja ledwo potrafię podrapać się po nosie. Poczekaj, Nick, ja dobrze ułożę sobie to, co właśnie powiedziałeś. Bóg to tylko pojęcie, a ty nie możesz zrobić niczego. Tak to mnie jest. Czyli Bóg nie umarł, jak mówią. Bóg jest chory? Bardzo chory. To takie smutne, przerażające. Zupełnie jakbyśmy się dowiedzieli, że naczelny wódz sił zbrojnych to idiota. Dziękuję. Przepraszam. Przecież wiesz, że nie miałeś. Po prostu nigdy bym nie pomyślała, że możesz być chory. Mówisz, nie, ja też nie myślałam. Dlaczego od razu mi nie powiedziałeś? A jak miałem ci to powiedzieć? Jak miałem przekonać cię do tego, że jestem chory, skoro nie potrafię już robić niczego, co robi wrażenie? Wyrzuciłabyś mnie za drzwi. I słusznie. Dlatego więc... Odgrywałem takiego boka, jakiego znasz z opowieści. Ja ci jeszcze potrafię. Jakiego boga odgrywałeś? Potężnego, wielkiego, wszechmogącego. Boga straszliwych przypowieści. Prawdę mówiąc, taki bardziej mi się podobasz. Chory? Łagodny. Więc to jest to, co chcesz. Metroseksualnego Boga. Musiało być naprawdę bardzo ciężko, bez wyciągniętej ręki, bez silnego ramienia. Bez silności. Największe przekleństwo wszechświata. Wszystko, co mnie mówiłaś, to prawda. Jestem zerem. Wszechoczywistym rozczarowaniem. Nie mogę nawet umrzeć. Pomóż mi. Nie wiem. To znaczy... Naprawdę jesteś człowiek. Ale jeśli twoje moce wrócą, a ty znów będziesz się niszczyć i unicestwiać. Jeśli powiesz, żebym sobie poszedł, zrozumiem. Z trzeciej strony? My z ciebie sami też bardzo ładnie się niszczymy, więc co za różnica? Po raz pierwszy nie wiem, czy chcę, żeby ta terapia się udała. Idę. Widzisz, idę.
czwartej strony. Słuch. Nie jestem pewna, czy chcesz w świecie bez Boga. Dziękuję. Wszyscy słyszeli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć. To puste, mało ciekawe. I gdzie już sztuki sobie tutaj? Dziękuję bardzo. Siadaj. Nie. Usiądź. Po co? Usiądź. Nie czuj się tego. Siadaj! Dobra, Boże się biła. Jak zaczęła się ta choroba? Ból głowy, ból brzucha, widzenie przyszłości się zamazało. Takie zwykłe przeziębienie, no nie? A kiedy to się zaczęło? A tego to nie pamiętam. Tak mniej więcej? Mniej więcej, to 2,5 miesiąca temu, ale bardzo. Chcesz powiedzieć, że wszystko, co wydarzyło się przez 2,5 tysiąca lat, wydarzyło się bez ciebie? Tak! A kogo się za to obwinia? Pamiętasz pierwszy symptom? Ból głowy. Ale delikatny ból głowy. A czy było jakieś dramatyczne wydarzenie, które poprzedziło ten delikatny ból głowy? A było jakieś mniej dramatyczne wydarzenie w tym okresie? Okej, to teraz. Chcę sprawdzić, kiedy zniknęłaś. A jeśli dobrze pamiętam, ostatni raz słyszałam o twoim głosie. Czy to takie ważne? Nie pamiętasz, kto był ostatnim człowiekiem, z którym bezpośrednio rozmawiałeś? Jaka różnica? To był Hio. Znowu ten Hio! Człowiekiem, z którym ostatni raz rozmawiałeś, był Hio! No i czysty przypadek! No myślę, że warto sprawdzić, czy jest jakaś więź między Hiobem, a tym, że zniknąłeś. Ja nie zniknąłem! Ja nie znikam! Może trochę zamknąłem się w sobie, ale to nic nie zmieni. 2,5 tysiąca lat bez przerwy mieszałeś się do wszystkiego. Od wojen po decyzję, kto z kim i dlaczego ma się pobrać. Kto zajdzie w ciąży, kiedy zajdzie w ciąży. Otwierałeś ona, zamykałeś ona. Mój ginekolog tak ciężko pracuje. Aha. Bez przerwy miałeś coś do powiedzenia, aż tu nagle po Hiobie. Głucha cisza. Ja rozumiem, że ciężko jest ci mówić o Hiobie. Ale jeśli raz na zawsze to z siebie wyrzucisz, to może ci pomóc. Rzeczy, które zbyt długo trzymamy w zamknięciu, z czasem zaczynają gnić. A jeśli jest tam jakaś rana... O chwileczkę! Żadnej rany nie ma, okej? Nie ma żadnej rany! Powiedz mi, Hiobie, co to opowiadasz? Wszystko masz zapisane. Był sprawiedliwym i szlachetnym mężem. Tak. Uczciwym. Tak. Wolnym od grzechu. Tak. Będą biednym w stanowisku. Tak, tak, tak. Od tego chodzącą twym sercem. Więc stoi przed tobą człowiek idealny, spełnienie wszystkich twoich marzeń. I co robisz? Co robisz? No nie wiem, bo wystawiam go na próbę. Skupmy się na faktach, a fakty są takie. Palisz mu stado, zabierasz majątek, zabierz 10 synów, a do tego dorzucasz mały bonus w postaci choroby skóry przez którą tak swoje ciało, okay, że wkrótce postrada zmysł. To rzeczywiście nie brzmi najlepiej. Czy jest jakiś sposób, żeby zabrzmiało to dobrze? Jest taki? To szatan, okej? Okay? To on ciągle szeptał mi na ucho, że Hiobek naprawdę mnie nie kocha, że tylko udaje wiarę. Wiercił mi dziurę w głowie, że czemu wierzyć. Więc wysłałeś go, aby złaził. Nie wysłałem go. Sam poleciał. O, jak wygodny, że się powiedziano, że kogoś innego. Bo on szatan, kim w ogóle jest ten szatan? Jak to kto? W całej Biblii nie ma ani słowa o szatanie, aż tu nagle w księdze Hioba. Witaj, szatanie, skąd on się w ogóle wziął? Oj, czy to ważne? Jak on wygląda? Kto to pamięta? Wysoki, niski, gruby, chudy. Czy musisz coś pamiętać? Jego głos! Jego głos. Skup się na jego głosie. Co czujesz? Skąd on dochodził? Jak to skąd dochodził? Może głos jednak wciąż szeptał ci do ucha. Nie pochodził z zewnątrz, ale ze środka. Proszę cię, z jakiego środka? Twojego. Chcesz mi powiedzieć, że szatan to... Chcę tylko zrozumieć twoją potrzebę wystawiania tych, którzy cię kochają, na najokrutniejsze próby. Dlaczego uważasz, że nikt nie jest w stanie cię pokochać? Myślisz, że nie ma w sobie nic, co można pokochać? Jak się czułeś, kiedy Hiob nadal w ciebie wierzył, nawet kiedy umarły mu wszystkie dzieci? Co czułeś, kiedy stał nad ich grobami i wypowiadał swoje nieśmiertelne słowa? Dał pan i zabrał pan. Niech będzie błogosławione imię pańskie. I dlaczego mam wrażenie, że tamtej nocy nie spałeś najlepiej? A, przepraszam bardzo. Pan wyśmienicie, dopóki mnie zaczął przynudzać, Hiob.
Dlaczego mi to zrobiłeś? Czym sobie na to zasłużyłem? Dlaczego? 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 19 długich rozdziałów. Dlaczego? Przemówiłem do niego. Czy ramię masz mocne jak Bóg, a głos twój brzmi jak jego? Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Wiesz co słyszę w całym tym przemówieniu? Słyszę słowa bo tak. Co bo tak? Bo tak. Bo mogę. Bo jestem silny. Bo jestem o wiele silniejszy od ciebie. Ale Hiob nie pytał cię o moc. Pytał cię o sprawiedliwość. I to jest twoja jedyna przewaga nad człowiekiem? Twoja moc? Czy ramię masz mocne jak Bóg, a głos twój brzmi jak jego? Co to w ogóle ma być? Dla twojej informacji wybitny badacz Rabin Kasuto powiedział, że to jest wielobarwna wypowiedź, a inny badacz, że to jest taki powiedział, że to jest najwybitniejsza poezja w dziejach literatury. Wiesz, co słyszę w całej tej wzniosłej poezji? Słyszę poczucie winy. Jakie poczucie winy? Nie ma tam żadnej winy! Słyszysz? Nie będziesz mi tu stać i mnie obwiniać! Może to działa jeszcze do samego. Nie przeszkadza ci, że ze wszystkich twoich mów winnych, mów pełnych współczucia dla słabego, chorego, sieroty i obcego, ostatniej jest mową mafioza? Świetnie! Matka pies, szatan... Jeszcze mafiozo! Naprawdę ci to nie przeszkadza? Przeszkadza? Nie przeszkadza, nie przeszkadza? Nawet nie wiesz, co bym zrobił, żeby wymazać te cztery rozdziały, tą całą przeklętą księgę! Złamałem Hiobowi serce! A może to nie Hiobowi złamałeś serce, ale sobie samemu? Hiob mi nie przebaczył! Jeśli dokładnie przeczytasz jego ostatnie słowa, nie znajdziesz tam przebaczenia. Dotąd znam cię ze słyszenia. Lecz teraz, kiedy ujrzało cię moje oko, kajam się w prawdę podpal. To właśnie powiedział Hiob! Co to znaczy? Teraz, kiedy widzę, jak jesteś, wolę umrzeć! To właśnie powiedział, że woli umrzeć. Jak się z tym czułeś? Po raz pierwszy poczułam, że jestem. Jaki? Że jestem zły. Po prostu, że jestem zły! Nie miłosierny. Łagodny, no oczywiście nie znam miłosierdzia, tak jak wcześniej myślałem, że jestem. Myślałeś, że jesteś łaskawy? Tak. A co pan poczułeś, kiedy pomyślałeś, że no, wiesz, może nie jesteś? Strach. Przed czym? Przed samym sobą. Przed swoją mocą? Rozumiesz, co się stało? W chwili, kiedy wygłosiłeś Hiobowi swoją pomienną mowę. Co się z tobą działo? Co działo się z twoją mocą? Słucham? Zaczynam ją tracić! Zaczynasz tracić swoją moc. Dlaczego? Dlaczego miałbym zrobić sobie coś tak okrutnego? Może bo zależy ci na nas? Spójrz, odebrałeś sobie najdroższą rzecz, jaką miałeś, swoją moc, żeby już więcej nie krzywdzić ludzi. To jest najbardziej nieprawdopodobny dar, jaki mogłeś nam ofiarować. Zobacz, jaką drogę przebyłeś od żałosnego odzienia ze skór, które uszyłeś dla pierwszego człowieka, aż po rezygnację z najdroższej dla ciebie rzeczy. Najwyraźniej kochasz nas bardziej niż myślisz. Mam dla pana dobre wieści, drogi panie. Nie jesteś chory. W chwili, kiedy wyzwoliłeś się od swojej mocy, wyzdrowiałeś, jesteś zdrowy. Teraz możesz być tym Bogiem, którym chciałeś być. Pełnym łaski, miłosierdzia i współczucia dla nas. Czyli teraz mogę współczuć. Teraz nie ty potrzebujesz terapii. My jej potrzebujemy. Nie ty zabijasz małe dzieci. Teraz my to robimy. Nie wylewiesz swojego naiwnego ognia i siarki. My to robimy w bombach atomowych, które zmiotłyby z powierzchni Ziemi i Sodomę i Gomorę tak szybko, że żona nawet nie zrozumiała. To wszystko moja wina! To wszystko przeze mnie! Tak. Naprawdę jesteście dobrymi uczniami fatalnego nauczyciela. Ale to wszystko moja wina. Skoro ty się zmieniłeś, my też możemy. Przecież zostaliśmy stworzeni od twojego podobieństwa, prawda? Może pewnego dnia nie my wyzwolimy się od tej straszliwej mocy i przestaniemy krzywdzić siebie nawzajem. Nie wierzysz w to? Nie, ale muszę. Wcześniej wspomniałeś moje 34. urodziny. Chciałeś zabić Juliora i popełnić samobójstwo. Ale nie zrobiłam tego. Zamknęłaś wszystkie okna i odkręciłaś już gaz. Tak, ale potem rozmawiałam z tobą. Powiedziałam ci straszliwe rzeczy. Nie przesuwaj. Nazwałam cię Hitlerem! Psychopatą, sadystą, co jeszcze? Tak, dziękuję. Potworem! Ale psychicznie terrorystą, co najciekawsze, kanibalem. Nie powiedziałam kanibalem.
Powiedziałam? Dwa razy. Przepraszam, po prostu potrzebowałam kogoś, kogo mogłabym obwinić, a ty akurat byłeś pod ręką. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Ella, dlaczego? Bo poczułam, że ci na mnie zależy. Nie mogłem nic zrobić. Wiesz, pomyślałam, że przez te tysiące lat nikt cię nigdy nie przytulił. Nie to zrobił? Nie przytulił. Rzeczy, ale naprawdę nie musi. Wstań. Nie, ale naprawdę. Wstawaj. Ale czy to jest zgodne z etyką pracy? Tak. Masz na to pozwolenie? Spokojnie. Czy pozwól mi na to legalnie? Stopuj się! Chodź uspokoić! Pozwól mi na to ten jeden raz. Ja się nad tym jeszcze zastanawiam. Chodź tu. Stój. Ale ja. Co zamknij sobie? Oczy. Po prostu zamknij oczy. Zaufaj. Skończył mi się czas. Ja to powinnam powiedzieć. Tak czy inaczej, skończył mi się czas. Ale zaczekaj, mogę tu jeszcze chwilę zostać. Czekaj, Ella. Nie odchodź. To było przyjemne się z tobą zobaczyć. Nie zmieniaj się.